Dzień dobry, witam Państwa, witamy widzów Ruch TV na konferencji prasowej po meczu Ruchu Chorzów z GKS-em Katowice. Są z nami trenerzy obu zespołów, trener gości pan Rafał Górak. Dobry wieczór. I trener Ruchu pan Jarosław Skrobacz. Dobry wieczór. I tradycyjnie w pierwszej kolejności o głos poproszę trenera gości. Tak, dobry wieczór. Bardzo mi brakowało, powiem wam szczerze, takiej konferencji, kiedy mogę usiąść na niej z trenerem gości, bo przynajmniej mogę pogratulować, że Jarka znam tyle czasu, to Jarek, gratulacje w sportowej walce. Natomiast z boiska remis. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panu trenerze i proszę o komentarz tenera. Trudny mecz, ciężki. Wiedzieliśmy, że tak będzie i to rzeczywiście był taki mecz, o którym się mówi, że spotkanie derbowe, czyli wymagaliśmy, podejrzewam, i trener gości, i ja od swoich zawodników maksymalnego zaangażowania. Myślę, że ono było od pierwszej do ostatniej minuty. Stąd trudniej było może o te akcje takie, które porywają kibiców. My mieliśmy taką jedną doskonałą w pierwszej połowie. Nie wykorzystaliśmy jej. Pudła, myślę, że kapitalnie zachował się przy tym strzale Szczepana. Strzeliliśmy bramkę i tu się zgadzam, bo to rzeczywiście ten mecz wyglądał taki bardzo, bardzo, bardzo wyrównany. Tutaj szkoda tylko można powiedzieć dla nas, że po tej bramce na 1-0 nie poszliśmy za ciosem, bo ta druga sytuacja myślę, że była lepsza niż ta, z której strzeliliśmy bramkę. I to tyle, na pewno uniknęlibyśmy nerwowej końcówki, a tak znowu tych siwych włosów na głowie przybyło, będę chyba chodził w czapeczce, tak jak Rafał. Dobrze. Dzięki. Nie mogę ci podarować. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania i prośba, by zadawać je do mikrofonu. Maciek Wieczór, Katowicki Spod, to na Błaka. Panie trenerze, jeśli można prosić o rozwinięcie, na jakiej podstawie to uważa, że z boiska byłem i jak ten mecz może ten opisać? No, w przestrzeni tego, jak teraz jestem i wracam do szatni, tak jak ten mecz oglądałem i go patrzę i na tą chwilę mam swoje wrażenia nawet w stosunku do sytuacji, o której mówi Jarek i obrony Kudły, a za chwilę obrony Bieleckiego, strzału Jędrycha. Wydaje mi się, że z boiska był remis. Nie, to raczej chyba raczej prosta moja refleksja, nie ma co je rozwijać na jakieś tam wielkie sprawy. Moim zdaniem z boiska najbardziej sprawiedliwym wynikiem był remis, a nie o sprawiedliwość w sporcie chodzi. Mamy jeszcze pytania do trenerów. Łukasz Pawlik.pl. Ja mam pytanie do trenera Skrobacza. Jak się odniesie tutaj dzisiaj do postawy Artura Kostkowskiego, złoty gol. Czy tutaj tym trafieniem wywalczył sobie spadł na kolejne spotkanie? I co też wspania tutaj pana do tego, że nie wystawia pan Artura Kostkowskiego, a decyduje się właśnie na ten duet Janoszka-Szczepan. Dziękuję. Janoszka. A Artur Prąskowski to zupełnie dwa inne typy zawodników. Proszę zauważyć, że my mamy takich typowych dziewiątek rzeczywiście w całej tej naszej kadrze, tylko dwie. W momencie, gdyby trzeba było coś robić w trakcie meczu, gdyby, nie wiem, Szczepan bardzo często łapie kartki, gdyby trzeba go ściągać, ograniczamy sobie do minimum to pole manewru, stąd też takie granie Pląskowski-Szczepan, próbowaliśmy tak już, ale to jest naprawdę obarczone dużym ryzykiem, że zamykamy sobie, tak jak mówię, te opcje w czasie meczu. Januszka, Poszmańczyk, Kwietniewski, nawet Swędrowski, myślę, że to są bardziej zawodnicy, takie pozycje numer 10, te, które gramy dzisiaj. My dzisiaj troszeczkę inaczej wyszliśmy, szczególnie w defensywie, trochę inaczej podchodziliśmy do przeciwnika, chcieliśmy ograniczyć do minimum poczynania Rafała Figla, stąd Swędrowski troszeczkę cofnięty, nie atakowaliśmy jeden do jednego w przodzie, próbowaliśmy naganiać to do boku, stąd być może nawet Katowicom troszeczkę łatwiej się tą piłkę rozgrywało momentami od tyłu, ale tak chcieliśmy zagęścić ten środek i tak jak mówię, no, wiemy jakie niebezpieczeństwo ze strony Rafała Figla, jeśli ma piłkę przodem, jeśli ma czas, potrafi rzucić ją na tych szybkich zawodników, także to nasze ustawienie dzisiaj. Co do Artura, no wszedł, strzelił bramkę, no tego się wymaga od zawodników i ja myślę, że Artur, jeśli by wchodził w każdym spotkaniu i strzelał bramki, to nie będzie obrażony, że wchodzi z ławki. No jest tak, jak jest, mówię, na dzień dzisiejszy Szczepan jest tą pozycją numer jeden. Nie decydujemy się za często na grę nimi dwoma od początku, stąd Artura pozycja jest bardzo silna w tym zespole, a to, że ktoś gra mniej, no trudno, tak nie da się, żeby wszystkich zadowolić. Grzesiu, w Chorzowie musimy uznać wyższość gospodarzy. Proszę Cię o komentarz do spotkania.
No, ciężko przełknąć gdzieś gorycz porażki na wiadomo jakim terenie. No, gdzieś tam ciężko na gorąco podsumować ten mecz. Były momenty lepsze i gorsze, no, tracimy jakąś tam głupią bramkę. No, i tak jak powiedziałem, przegrywamy na bardzo ważny mecz dla nas i wracamy ze spuszczoną głową i no nic, no, pracujemy dalej. Jakie były założenia wasze w ataku po tym meczu ze Stalą? Wiadomo, że trzeba było wprowadzić nieco poprawek. Co chcieliście dzisiaj, jak chcieliście dzisiaj Ruch zaskoczyć? Zdecydowanie po tym meczu ze Stalą chcieliśmy gdzieś zagrać bardziej ofensywnie, bardziej odważnie przede wszystkim w ataku. Gdzieś tam chcieliśmy indywidualnie wziąć więcej piłki na siebie, więcej ruchu w ofensywie wykonać. Gdzieś tak jak powiedziałem też ogólnie o meczu, że momentami to się udawało lepiej, momentami gorzej. Gdzieś tam no, licznik dla nas jest na zero, także reasumując, jakby zadanie nie zostało wykonane do końca. Takie porażki, derbowe porażki bolą troszkę mocniej, no ale trzeba to przegryźć, bo jeszcze mamy dwa mecze w tej rundzie, dwa mecze u siebie. No i trzeba zrobić wszystko, żeby zmaksymalizować szansę na jak największą liczbę punktów. Oczywiście, że tak. No, sport ma to do siebie, że gdzieś tam po porażce przychodzi kolejny mecz, szansa na rewanż. Nam zostały jeszcze dwa mecze do końca tej rundy i no, nie składamy broni i zrobimy co w naszej mocy, żeby przed kolejną rundą być na jak najlepszej pozycji.